9 sierpnia 1991 roku do franciszkańskiej misji w Pariacoto w peruwiańskich Andach wkroczyli terroryści z komunistycznej organizacji Świetlisty Szlak. Porwali dwóch misjonarzy, ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka. Pod osłoną nocy z zimną krwią zamordowali ich. 24 lata po tych wydarzeniach papież Franciszek podjął decyzję o wyniesieniu ich na ołtarze. Świat się kręci, czas płynie, a pamięć wciąż żywa. Dobre słowa niezmiennie wciąż w uszach brzmią. To, co dobre i święte, ze światem wygrywa. Bo uczynki z miłości na wieki są. Oni tutaj są. W krakowskim prowincjałacie przechowujemy najcenniejsze relikwie naszych męczenników. Tutaj mamy podkoszulek Zbigniewa Strzałkowskiego. Widzimy tutaj dziurę po kuli, która raniła kręgosłup i krew, która najprawdopodobniej wypłynęła z głowy. Tutaj widzimy koszulę ojca Michała Tomaszka, również z widocznymi wyraźnie śladami krwi. Jedna na kołnierzu, a druga z tyłu, w tym miejscu, pochodzącej z rany, która została zadana w głowę. Ja, brat Michał Tomaszek, ślubuję przez całe moje życie żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości, według reguły świętego Franciszka. Można życie swe stracić i można odzyskać. Idąc razem odważnie, jak bracia być. Nie ma większej miłości, śmierć może być zyskiem. Kiedy wiara przewodzi, zwycięża krzyż. Oni tutaj są. Krakowscy franciszkanie po śmierci swoich braci nie porzucili Pariacoto, nie opuścili Peru. Są tam do dziś. Ewangelizują i głoszą pokój i dobro nie tylko w Ameryce Południowej, również w Ameryce Północnej, w Azji, Afryce i Europie. Są w Boliwii, Paragwaju, Stanach Zjednoczonych, Uzbekistanie, Ugandzie, Słowacji, Ukrainie, Niemczech i we Włoszech. Oni tam i tutaj są.